Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Zeswatchowałam dwa pierwsze rzędy, jeżeli chodzi o przełożone cienie z mojego kalendarza z Glam Shopu. Moje wrażenia, szczerze mówiąc, są takie sobie, jeżeli chodzi o posłuchowanie oraz ich konsystencję, wyjątkowość części kolorów. Powiem tak, gdybym miała zadecydować drugi raz, raczej bym się nie zdecydowała, chyba mimo wszystko, dlatego że ilość kolorów, które mnie urzekły, jest bardzo znikoma. Może nawet nie tyle ilość kolorów, co ilość cieni, czyli kolor plus formuła. I teraz tak, ten pierwszy nie do końca, że tak powiem, intrygująco wygląda, natomiast ten mi się bardzo podoba. To jest taka dosyć jasna poświata, taka trochę bym powiedziała rozbielona, z drobinkami, tego nie za bardzo widać, to nie za bardzo widać. One są takie chłodne i są i różowawe, i takie fioletowo-niebieskawe. Nie ma żadnych zielonych. To jest cień magiczny. Obok mamy srebrnawy. Ja generalnie za srebrem nie przepadam. Najbardziej udane dla mnie srebra okazały się w paletce eteryczna oraz kosmiczne pieczarki, które po prostu nie wyglądają imprezowo-sylwestrowo, tylko tak bardzo szlachetnie. Ten się nazywa, już podaję nazwę, Flara. Następnie mamy matowy Rudolf. Bardzo ładnie się swatchował, bardzo taka fajna, kremowa konsystencja. Taki bym powiedziała dosyć kasztanowo, ciepły kolor. Następnie taki kolor trochę w stylu na prywatkę i on też ma taką podobną, bardzo zbitą, mało błyszczącą formułę. To jest cień, który się nazywa Idealny Kompan. Następnie ten jaśniejszy, który w ogóle sobie jest widoczny tutaj, Kupidyn. Ta zieleń to świerkowy. Ten ciepły orzechowy w kolorze takiego masła z orzechów arachidowych. To jest Dar. Następnie kolor, który się nazywa Jestem Modny, który jest takim brudnym, szarym. Bardziej szarym niż tutaj wypada. Tutaj wypada troszkę bardziej w brąz. Wydaje mi się, że to może być ciekawy kolor do łączenia z ciemnymi brązami, żeby po prostu je ochłodzić. Następnie matowy fiolet ciemny, ponury, śliwkowy Aronia. Bardzo ładny kolor. Następnie błysk niebieski, który bardzo źle się słuchował. To jest kolor Firmament. Sama miękkość. I tutaj nie do końca to widać, on jest taki brązowawo-różowy. Bardzo ładny kolor, ciekawy efekt duochronu, natomiast bardzo taka, bym powiedziała, mała błysząca formuła. A na koniec ten zielonkawy to Elficki.